Witamy w Student News. Dzisiejszy program poprowadzą dla Was Rafał Heda i Natalia Klimecka. A dziś przygotowaliśmy dla Was akademicki rok, to czy warto zapisać się do klubu Wrotka oraz spektakl Na wagę i śmierć starcom. Studenckie kapele rockowe z całego Wrocławia zagrały. Pierwszy półfinał akademickiego roka już za nami. Na scenie można było usłyszeć zespoły Hajwa, So Fresh, Panzerhund i Efekt Uboczny. Zobaczcie relacje z tego wydarzenia. Akademicki rok, czyli przegląd kapel studenckich. Projekt, którego głównym celem jest znalezienie młodych, ambitnych i uzdolnionych artystów. Poważna sprawa, ale kto powiedział, że nie można się trochę pośmiać? Macie jakieś takie wzorce muzyczne albo jakieś... Jego nie pytaj! Jego nie pytaj! On już kiedyś powiedział. On już kiedyś powiedział, że Iron Maiden, a my wcale nie brzmimy jak Iron Maiden, prawda? Ani trochę. A kto to jest Iron Maiden? No taki wyraz. Chłopaki, powiedzcie mi, jak się grało w Wrocławsku. Jak zwykle. Przed inną jeszcze nie graliśmy, także może w ogóle nie przed publicznością się zawsze fajnie gra. Przed oborniską graliśmy. To prawda. Ale jest Wrocław. W ilu takich przeglądach wcześniej brał już w Wrocławsku? Co najmniej w 5, jednym z nich był przegląd Pani Domu. Aby dostać się do półfinału, zespoły musiały pokonać prawie 20 rywali. To jednak nie koniec batalii. Czasami na scenie także można oberwać. Tak, dostałem dzisiaj gitarą w oko, ale to nie stanowi żadnego problemu po tak udanym koncercie. Mimo odniesionych obrażeń, zespół So Fresh nadal planuje koncerty we Wrocławiu. Chcemy ruszyć do Wrocławia, pograć tutaj po klubach, pokazać się przed publicznością i tu jest taki fajny debiut. Myślę, że to bardzo dobrze dzisiaj wyszło i że sporo ludzi po tym występie przyjdzie na nasze koncerty. O szczęściu, zdrowiu i hajsie, a także o tym, czego w raju nie ma, śpiewał zespół Efekt Uboczny. Ze sceny można było usłyszeć bardzo oryginalne teksty. Powiedzcie mi, kto u Was pisze te teksty? To niech on się tłumaczy. Dobrze, to ja się spróbuję z tego wytłumaczyć w jakiś tam sposób. Teksty biorą się z mojej głowy. Staram się coś napisać. I piszę o różnych rzeczach. Coś, co mnie martwi, coś, co mnie cieszy, coś, co mnie zajmuje, coś, co mnie interesuje. Bardzo często są to eksperymenty. Podczas koncertów postanowiliśmy zapytać publiczność o ich faworytów. Kogo dzisiaj głosujecie? So Fresh! Panzerhund! Ja słucham Mozarta i ogólnie nie ogarniam się w takiej muzyce, ale jeśli miałbym zadecydować z zespołów, które wysłuchałem, zadecydowałbym, że głosuję na So Fresh. Do finału zakwalifikowały się zespoły So Fresh i Panzerhund. Już wkrótce będziemy mogli zobaczyć je w programie Gość Styku, a tymczasem... Zapraszamy na kolejne koncerty, drugi półfinał już 6 marca i wielki finał 13 marca. Poznamy zwycięzców drugiej edycji akademickiego roka w klubie Bezcenność od 19. Czy pokolenie 20-latków to generacja stracona, bez perspektyw, bez pracy? Na to pytanie próbował odpowiedzieć młody reżyser w swoim spektaklu Śmierć starcom. O najnowszym spektaklu Teatru Na wagę Patrycja Lisowska. Młodzi, wykształceni, bezrobotni. Na określenie pokolenia obecnych 20-latków ukuto termin generacja straconych. W najnowszym spektaklu Teatru Na wagę Śmierć starcom do głosu dochodzą przedstawiciele tego właśnie pokolenia. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście jesteśmy straceni, a bardziej co mnie interesuje w tym spektaklu, to nie to, czy my jesteśmy straceni, tylko dlaczego, czy wydamy sobie z tym, czy sobie z tym poradzimy. Wiedząc, w jak trudnej sytuacji są jego rówieśnicy, reżyser nie nawołuje do zbiorowego lamentu, a chce aktywizować młodych. Także członkowie obsady zdają się nie wierzyć katastroficznym wizjom przedstawianym dla ich generacji. Jeśli wiadomo, poddamy się, załamiemy ręce, no to będziemy straconym pokoleniem, ale jeśli każdy z nas się będzie starać, to jest bardzo indywidualna kwestia. Przedstawienie teatralne jest tym bardziej wiarygodne, że jego treść wypływa z doświadczeń i obserwacji całego zespołu. Spektakl opowiada o takich ludziach jak my, więc historia każdego z nas, historia naszych znajomych jest po części historią opisaną w tym spektaklu. Bardzo wiele z tego, co pokazaliśmy ludziom, wypływało prosto z nas. Liczne fakultety na pewno nie zaszkodzą, ale wyjdź i rozejrzyj się, jakie szanse czekają na ciebie także poza uczelnią. Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Wsiadamy na rowery, uprawiamy jogging, a może lepszym pomysłem byłoby wziąć udział w spływie kajakowym. O tym, czy warto zapisać się do klubu Wrotka, Michalina Adamus. Większość ludzi marzy o ekscytujących przygodach. Wrocławscy studenci mają okazję spełnić te pragnienia. Szkolenie składa się z części teoretycznej. Są to 4 wykłady prezentujące tematykę kajakarską. Od organizacji spływów, od zabezpieczenia bezpieczeństwa na spływie, organizacji biwaku i wspólnego gotowania zjawiska na wodzie, jak pokonywać przeszkody na wodzie. Zapytałam też przyszłych kajakarzy, co ich najbardziej fascynuje w tym sporcie.
No przede wszystkim zabawa. Poznawanie ludzi, zwiedzanie miejsc. Pływanie na przykład po rzekach. Spływ górski. Ci, którzy nie dotarli na spotkanie organizacyjne, mają jeszcze szansę zapisać się na szkolenie. Wszystkie informacje i kontakt można znaleźć na stronie www.wrotka.pwr.wroc.pl/szkolenie. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Pamiętajcie, by oglądać nasz nowy program Gość Styku. Do zobaczenia. Cześć.